dzień dobry, witam Was po dosyć długiej przerwie z Manhattanu. Po miesiącu czasu w nieruchomościach i moje przemyślenia na ten temat, będę Wam dzisiaj mówiła, co tak naprawdę mnie zaskoczyło w nieruchomościach, jak co dalej, bo to też jest bardzo ważne, więc dalej od razu Wam mogę odpowiedzieć, że zostaję w nieruchomościach, ale nie ukrywam, że nie spodziewałam się, że to nie będzie takie łatwe. Znaczy nie, nie spodziewałam się, że aż tak trudne. Więc co tak naprawdę się przez ten czas zmieniło? Zmieniło się dosyć sporo, ponieważ moja wizja na nieruchomości była zupełnie inna. Czyli ja coś innego myślałam, a inaczej co innego robiłam. I przez ostatni miesiąc tak naprawdę pomagałam mojemu teamowi przenieść się z firmy Douglas Elliman. A przenieśliśmy się tutaj na Manhattan do innej firmy. Podlinkuję Wam, napiszę Wam w ogóle tą nazwę na filmie, bo ta nazwa jest bardzo, bardzo długa i nie wiem, dlaczego ktoś taką długą nazwę wymyślił, jeżeli chodzi o firmę nieruchomości. Dla mnie to jest kompletnie bez sensu, no ale to nic, nieważne. Natomiast firma jest super sama w sobie i ludzie są super i miejsce do pracy jest świetne i cała struktura firmy tej nieruchomości jest świetna. Jak ktoś z Was kojarzy, to założycielem mojej firmy nieruchomości, w której teraz pracuję, był Warren Buffett. To jest jedyny chyba taki największy miliarder na świecie. To też bardzo, bardzo ciekawa historia. Ale wracając do tematu, tutaj chciałam przede wszystkim podkreślić i powiedzieć, że nieruchomości okazały się zupełnie czymś innym. Przede wszystkim powiem szczerze, że na nieruchomości składają się trzy kwestie. Pierwszą kwestią to są przede wszystkim telefony, czyli trzeba bardzo dużo dzwonić, wykonywać telefonów i prosić potencjalnych ludzi przez telefon, których się kompletnie nie zna, którzy mogą Was wysłać na tak zwane drzewo i trzeba do nich dzwonić. Jeszcze ja, wyobraźcie sobie, ja mam język angielski dobry, ale to nie jest mój native language, czyli to nie jest mój angielski, gdzie ja się urodziłam w Ameryce, bo taka jest prawda. Więc możecie sobie wyobrazić mój taki, jeszcze nie zaczęłam dzwonić, a już mam takiego stresa i się po prostu stresuję, myślę, jak to będzie. Także to jest pierwsza sprawa i to jest niestety, to nie są social media, to co widzimy na social mediach, że agenci sprzedają mieszkania za miliony dolarów, to tak trochę nie działa, w ogóle tak mi powiedziała, że nie działa. Wiadomo, warto się reklamować na internecie, warto mieć social media, bo jesteśmy już w innych czasach, ale, czekajcie, tylko muzyka przejedzie. Ale summa summarum, wygląda to tak, że Nowy Jork ogólnie jest taki przestarzały. Tutaj dalej się stosuje dużo, jak się już zakupi mieszkanie, dużo się stosuje dokumentów, które trzeba kserować i dużo papieru idzie. W innych Stanach już chyba tak, z tego co ja wiem, nie ma. Można to elektronicznie zrobić, nie tak jak w Nowym Jorku. Tutaj dalej się ma klucze, takie fizyczne klucze do mieszkania, a w innych Stanach, na przykład jak w New Jersey, czy tam nawet na Florydzie, jest takie coś jak Supra, czyli po prostu elektroniczny zamek, gdzie wpijasz kod i wchodzisz do mieszkania, a tutaj dalej się ma fizyczne klucze, no i niestety dalej działa dzwonienie do ludzi. Jest taka trochę stara, jakby nie spodziewałam się tego po Nowym Jorku, że w Nowym Jorku dalej Nowy Jork w nieruchomościach jest troszeczkę zacofany niż inne stany. Naprawdę tak jest, ja Was nie kłamię. Z moich obserwacji widzę. Także już tutaj jest taki old school i właśnie... I właśnie dzwonienie po ludziach to jest number one, taki jeżeli chodzi o nieruchomości. I trzeba sobie z tym poradzić, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, jak dam radę, ale mam nadzieję, że dam radę. Drugą kwestią, jeżeli chodzi o nieruchomości w Nowym Jorku, jak wiecie, to jest miasto. Dużo miejsc na kawę, dużo miejsc na lunche, dużo miejsc na kolację i też trzeba właśnie wychodzić do ludzi, których się kompletnie nie zna,
wychodzić na kawę, wychodzić na miasto i tak generować swój biznes w Nowym Jorku. W innych Stanach może to wyglądać zupełnie inaczej, jak na przykład trzeba dojechać do klienta 35 minut samochodem. Na pewno to działa i tak jest, bo tak musi być, ale tutaj bardzo, bardzo dużo nie tylko tak siedzenia na telefonie, ale właśnie bardzo, bardzo dużo spotkań z ludźmi, bo jest tutaj bardzo duża konkurencja, dlatego trzeba znać jak najwięcej ludzi. No i tutaj ostatnią kwestią, jeżeli chodzi o nieruchomości, ogólnie, bo ja Ameryki nie odkryłam, ale... Ameryki nie odkryłam, ale jak ktoś z Was myśli o zostaniu agentem nieruchomości, to proszę zabrać, proszę wziąć pod uwagę te dwie pierwsze kwestie, które są ważne. Ale trzecia kwestia to jest bycie agresywnym. I to nie jest, ja na początku myślałam, bo poznałam bardzo dużo brokerów, poznałam dużo agentów, którzy są kompletnie agresywni ogólnie w życiu, w rzeczywistym, czyli zachowania są agresywne, takie niemili są, po prostu są niegrzeczni i tak dalej, ale a bycie agresywnym nie ma nic wspólnego ogólnie z byciem agresywnym. Bycie agresywnym to znaczy, że trzeba jak najszybciej atakować klientów, czyli trzeba po prostu od razu odpisywać, od razu odbierać, od razu po prostu trzeba cały czas być na telefonie, dużo gadać i cały czas starać się odpisywać klientom jak najszybciej na wiadomości, na maile, na wszystko co się da. Także musicie zadać sobie pytanie, czy to jest dla Was. Także jak ktoś widzi w telewizji agentów nieruchomości albo tak zwany Selling Sunset, albo te wszystkie jakieś takie, wiecie, Million Dollar Listing, to tak trochę na tym nie polega. Chociaż nie oglądałam nigdy tych seriali i zastanawiałam się, czy by je zacząć komentować u mnie na kanale. Mogłoby być ubaw, ale z drugiej strony każdy mówi, że w telewizji to wszystko inaczej wygląda niż w rzeczywistości, no i tak faktycznie jest. Także to by było na tyle, moi drodzy. Takie mini podsumowanie, bardzo pozytywne, jak zauważyliście. Jestem pozytywnie nastawiona po miesiącu bycia w nieruchomościach w Nowym Jorku, ale dopiero minął miesiąc, 30 dni. Spokojnie, damy radę. To jest dopiero początek, więc jeszcze nie umarłam. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Do następnego, pa pa.